Dziękujemy bardzo za tę chwilę poetyckiej refleksji. Szanowni Państwo, a teraz czas powitać naszych czcigodnych gości, a więc przede wszystkim kapitułę Nagrody Literackiej Czterech Kolumn z panią profesor Dorotą Hek na czele. Jest z nami także fundator, pomysłodawca nagrody, poeta, prozaik, awangardowy, sadownik, także lotnik wraz ze swoją małżonką tutaj. Pan Stanisław Pasterna, witam serdecznie. Witamy też serdecznie tegorocznych laureatów nagrody, profesora Krzysztofa Kellera, który łączy się z nami wirtualnie z Krakowa. Witam serdecznie. A także pana Krzysztofa Czacharowskiego, który przyjechał do nas z Olsztyna. Witamy serdecznie. Witamy wszystkich przybyłych gości, sympatyków nagrody, media. Witamy także osoby, które łączą się z nami duchowo za pośrednictwem transmisji internetowej. Zanim przejdziemy do samej uroczystości, to powiedzmy parę słów o dzisiejszym wyróżnieniu. Nagroda Literacka Czterech Kolumn jest przyznawana poszukiwaczom i odkrywcom, czyli tym, którzy mają odwagę iść aż do końca horyzontu za dzieła poetyckie i prozatorskie, narracyjne i eseistyczne, napisane w języku polskim, to jest za konkretne książki lub za całokształt twórczości. Zwyczajowo co 5 lat nagradzane są dzieła eseistyczne albo felietony. Wyróżnieniu patronuje pisarz, a także podrosze awanturnik francuski Blaise Cendra, który w utworze Proza transsyberyjskiej kolei i małej Żanny z Francji pisał następująco. Tyle obrazów, asocjacji, których nie potrafię rozwinąć w swoich wierszach, bo nie umiem iść aż do końca i boję się. Boję się, nie umiem iść aż do końca. Tym, którym taka droga aż do końca horyzontu jest niestraszna, rokrocznie kapituła nagrody przyznaje statuetkę Czterech Kolumn. Laureaci winni cechować się formalnym oraz ideowym nonkonformizmem, odwagą oraz celnością myśli nie zawsze popularnych, ale niezawodnie własnych. Kształt drewnianej statuetki, którą widzicie Państwo też tutaj, nawiązuje do formy starożytnej świątyni Diany, w ogólności zaś do kultury antycznej. Wyróżnienie ma charakter honorowy. Jedyną gratyfikacją finansową do niedawna pozostawała specjalnie pozłacana złotówka. Fundatorem i pomysłodawcą, jak już wspomnieliśmy, nagrody jest awangardowy poeta oraz prozaik, lotnik i sadownik Stanisław Pasternak. To trzeba jeszcze raz przypomnieć, ponieważ pan Stanisław jest też autorem projektu do tejże statuetki. Jeżeli chodzi o same dzieje nagrody, to w roku 2000 wraz z Bogusławem Kiercem i Jerzym Plutą właśnie pan Stanisław Pasternak stworzył konkurs literacki, który u zarania był aktem sprzeciwu wobec ówczesnego niedoceniania przez krytykę twórczości Tymoteusza Karpowicza. I to właśnie autor Słojów Zadrzewnych, a także Andrzej Falkiewicz otrzymali rok później pierwsze wyróżnienie. Po dziś dzień nagrodzono łącznie 28 twórców, wśród których są między innymi takie sławne nazwiska jak Stanisław Druszcz, Przemysław Dakowicz, Marta Kwaśnicka, Jacek Łukasiewicz, Krystyna Miłowęcka, Artur Nowaczewski, Jan Polkowski, Jarosław Marek Rymkiewicz, Ewa Zonenberg, czy też ksiądz Jerzy Szyn. Zgodnie z sięgającą dwóch dekad tradycją Nagrody Literackiej, nagroda ta była przyznawana w Lutyni koło Wrocławia, w sadzie brzoskwiniowym pana Stanisława Pasternaka. Uroczystość odbywała się w cieniu marmurowej kolumny latarni nieopodal XIX-wiecznego wiatraka Koźlaka, jedynego takiego zabytku w powiecie średzkim śląskim.
Laureaci przybywali do sadu w maju podczas święta kwitnącej brzoskwini albo w październiku w czasie dni miodobrania. Dzisiaj mamy taką okazję spróbować odrobiny z tego sadu, ponieważ małżonka pana Stanisława przywiozła winogron, który jest tam na stole, także po uroczystości będzie można rozsmakować. Także ogród rutyński też zawitał w nasze progi. Wrocławie. Z czasem właśnie w tym spotkania, w tymże ogrodzie, osłodzone gościnnością państwa Pasternaków, stały się w literackich i nie tylko w literackich kręgach swoistą legendą oraz źródłem nieskończonej ilości anegdot. Jednak z racji szczególnych okoliczności w tym roku spotykamy się we wrześniu we Wrocławskim Klubie Muzyki i Literatury i bardzo serdecznie też dziękujemy za gościnę panu dyrektorowi. 20-letnie dzieje nagrody wiążą się nierozerwalnie z wielką historią. Nieodłącznym elementem statuetki czterech kolumn jest kamień z pól lutyńskich, na których to polach w dniu 5 grudnia 1757 roku starły się ze sobą wojska pruskie i austriackie podczas III wojny śląskiej. Zwycięstwo Fryderyka II nad dwukrotnie większymi siłami Karola Lotaryńskiego umocniło wówczas pruską władzę na Śląsku i zdecydowało ostatecznie o trwałym oderwaniu prowincji od cesarstwa austriackiego. No, prowincja wróciła już po paruset latach do Polski dopiero w roku 1945. Z uwagi na fakt, iż nagroda w tym roku ma charakter wyjątkowy z racji swego 20-letniego jubileuszu kapituła, jury postanowiła uświetnić wydarzenie, wręczając dwie statuetki Nagrody Literackiej. Czterech kolumn Krzysztofowi Kellerowi za całokształt twórczości z okazji jej 30-lecia oraz Krzysztofowi Czacharowskiemu za tegoroczny tom poetycki Śpiewnik z oka, który tutaj przed Państwem widnieje. Bardzo prosimy Panią Profesor o wręczenie specjalnej nagrody z okazji owego jubileuszu. Jest to nagroda dla fundatora i pomysłodawcy całego tego wyróżnienia. Nagroda honorująca już te 20-letnie dzieje Nagrody Literackiej Czterech Kolumn. Proszę Państwa, to może ja powinnam coś powiedzieć, dwa słowa o zasługach naszego fundatora, bo to są też zasługi literackie. Oczywiście nie jest trudno dzisiaj wygooglować kilka wersji biogramu, czy jakieś starsze wersje, które obejmują wcześniejsze osiągnięcia. To jest na podstawie leksykonu Bartelskiego, czy nowsze na podstawie opracowania Czachowskiej i Szałagan, współcześni polscy pisarze i badacze literatury, tom szósty. Także tutaj można ze szczegółami przeczytać, kto recenzował kolejne tomiki. Były też oczywiście książki prozatorskie. Natomiast w ostatnich latach jesteśmy raczej świadkami już innej fazy twórczości. Jest to układanie poezji zebranych, wybranych w różnych wariantach. Ostatnio wydawaliśmy w zupełnie bibliopolskim nakładzie wiersze o stanie wojennym. Przedtem był zbiór wiersze niepolityczne i inne oraz wydany w atucie obecny na targach książki, także dosyć zauważony tom Wracam z tym czasem o zgniecionych zębach. Tutaj mamy do czynienia z twórczością zwaną neoawangardową, bardzo nowatorską, także w warstwie graficznej. O tym zdarzało mi się z satysfakcją pisać, bo interesuję się poezją wizualną i tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z czymś, co wydaje się swoistym ekwiwalentem obrazów Tchórzewskiego, może figur osiowych Lebensteina, z bardzo ciekawym konceptem wizualnym. Także serdecznie gratulujemy, dziękujemy za wszystko, co Pan dla środowiska literackiego i dla wszelkich buntowników czyni. Cztery kwiatek. Kwiatki to tobie. Kwiatki dla małżonki i to już od nas też.
występuje część wręczenia nagrody za całokształt twórczości dla profesora Krzysztofa Kellera i uprzejmie prosimy, zanim nastąpi symboliczne przekazanie statuetki, o wygłoszenie laudacji ku czci laureata profesor Dorotę Hek. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja się tak zastanawiam, czy to czytać, bo to jest dosyć długie i nie stanie pełne cytatów, ale może najpierw kilka słów ogólniejszych. Przede wszystkim ciągle myślę o tych czterech kolumnach, o ich symbolice. Czasami się zdarza przy okazji tych laudacji dorocznych, że powie się coś o jakichś czterech cechach dorobku nagradzanego autora, czy czterech cechach przejawiających się w danym tomiku. W wypadku Krzysztofa Kellera powiedziałabym tak, może niekoniecznie w tej kolejności, ale na pewno empatia, na pewno intertekstualność, wierność i nowatorstwo. Może niekoniecznie tak subiektywnie rzecz biorąc, najbardziej poszukuję nowatorstwa w literaturze i nauce o literaturze, może bardziej wolałabym prawdę, ale zamysł założyciela nagrody jest taki, żebyśmy właśnie tutaj, właśnie zastanawiając się nad tym, kogo w danym roku nagrodzić, żebyśmy kładli nacisk na nowatorstwo. Więc wcale nie